Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, czy tyle fragów da się zrobić? Okazuje się, że da się zrobić, zwłaszcza przy takim losowaniu, bo losowanie tutaj jest wręcz wymarzone. Mapka, powiedzmy, też jest fajna, ponieważ tutaj jest dużo przepychaczy, właściwie cała mapa opiera się na przepychaczach. Można jechać na most, ale jest tam dosyć niebezpiecznie, ponieważ z dwóch stron możemy zostać ostrzelani. Można się czaić tutaj na środku, ale prawdopodobnie przeciwnik jak raz dostanie, to się schowa. No więc zostają tak naprawdę dwie drogi. Oczywiście babok musiał rąbnąć, tak? Musiał babok rąbnąć, kurde bela, w ogóle masakra jakaś. Słuchajcie, można jechać lodowcem. Ale pojechanie lodowcem wiąże się z tym, że z mostu albo spod mostu ktoś może nas ostrzelać. Więc na tej mapie najbezpieczniejszy przepychacz, najbezpieczniejszy banan jest właśnie tutaj. Kolega oczywiście ma niemiecką siódemkę. Tutaj jeszcze, żeby dobrze wam się oglądało, to zrobimy tak. No i będzie tutaj fragowanie, jakiego świat nie widział. Zazwyczaj jak robi się bardzo, bardzo dużo fragów, to są to tiery niższe, a tu jest tier bardzo wysoki, czyli dycha. Przy sprzyjającym, co prawda, oho, no nie udało się, przy sprzyjającym oczywiście losowaniu bardzo, ale jednak, no pamiętajmy, że przeciwnik też ma dziesiątki, tak? Co do tego pojazdu, oczywiście najsłabsze jego miejsce to jest tutaj tak mniej więcej pod wieżą z boczku. Jak gracz umiejętnie gra, to wtedy nie będzie widać, ale nie zawsze można tak się ustawić, żeby przeciwnik nie miał tam widzia. Na razie jest bitwa przedziwna. Kolega zrobił zero uszkodzeń. Drugi raz rąbnął babok. Zresztą baboki są trzy, co jest... No, powiem szczerze, że jak się gra wolnym czołgiem na mapce w miarę odkrytej, to trzy baboki mogą spowodować, że nic nie zrobicie. Po prostu nic. Dobra, na razie nic się nie dzieje za bardzo. Zielone baboki też tutaj walą. Co się dzieje na mapce? Na lodowcu widzę, że tylko M103 jest, więc jeżeli ma wsparcie jakiegoś niszczyciela, to będzie fajnie. O! Kolega jednak zdecydował się, że trzeba tutaj coś działać. No i właśnie zrobieniem sidescrapa to jest tak dosyć... Aha. Dosyć dziwnie, dlatego kolega nie robi typowego sidescrapa, bo wtedy łatwo ten pojazd jest przebić. Aha. No. Tam to jest istna loteria. Nawet kolega nie trafił. Ale to totalna loteria, ten garnek jest. Może tam wchodzić jak idealnie się trafi. Zobaczcie, kolejny strzał jest niestety z APCR-a i odbicie. W końcu chyba trafi kolega. Pamiętajcie, że jak bujacie czołgiem do przodu, do tyłu, to w pewnym momencie nachylenie niektórych, no w ogóle nachylenie waszych płyt pancerza się zmienia. Miejcie to na uwadze. Bujanie czołgiem jest fajne, jak na przykład chcecie gdzieś pod górką podjechać i chcecie uniemożliwić strzelanie w garnek. Natomiast jak stoicie na płaskim, to zawsze bujnięcie oznacza zmianę kąta waszego pancerza. 1200 uszkodzeń. Kolega chyba decyduje się na... No widzicie. Było trafienie, przebicia absolutnie nie ma. Kolega delikatnie tutaj, widzę, tańczy. Na mapce... O, ciągle jest spokój. Lew był z M103. Tak to już pewnie pocisnęliby tędy, ale... No właśnie, tutaj kolega wyjechał. Od razu babok rąbnął. Co prawda za 125, ale jednak jest to upierdliwe, bo ogłusza... bo nam się wolniej przeładowuje wtedy działo i tak dalej. No właśnie. Obiekcik mógł poczekać tutaj. No i kolega rozwalił czołg, który był najgroźniejszy. Pamiętajcie o tym. Karnawał. Spokojnie przyjdzie na niego pora.
No. No, Super Conqueror jest, widzę. Pięknie. Skończony. Mamy dwa fragi. Ale czekamy na więcej. Eseta. Eseta potężnie przypuściła atak. No, tutaj musi się kolega szybko... Właściwie to jest Pluton. Muszą się szybko uporać, bo ta Eseta zrobi totalną rozpierduchę zaraz. Zobaczymy, jak Fałkaś sobie z nią poradzi. Najgorsze jest to, że tutaj balkon jest zajęty. No i niestety to znaczy, że cały dół jest już w rękach czerwonych. Tam nic się nie da zrobić. No i właśnie, te 44-100, zobaczcie, wjeżdża fałce na dubsko. Będzie bardzo niedobrze. Ach, kurczę. Paton dingnął górną płytą. Oczywiście mógł to zrobić, bo przypominam, że ta płyta jest dosyć dobrze skontowana. I tutaj jeszcze doszedł właśnie kąt. Dobra. No. Niewesoło, niewesoło, ale Paton musi być ubity. Tak jest, pięknie. Trzeba uważać zaraz, babo, którą bnie prawdopodobnie. No i trzeba się wracać do bazy. Oj, trzeba wracać do bazy. Kolega liczy, że tutaj odda jakiś strzał, tylko że tu babok będzie miał bicie pewnie. No właśnie, trzeba wracać do bazy. Ale koledzy sympatyczni, widzę, że kurczę, chcą ich rozwalić. No rzeczywiście, dobra decyzja. Niestety Plutonowy ginie, Super Conqueror, a kolega wybiera krótszą drogę do bazy. No, jest jeszcze sporo czołgów. Renegat oczywiście z takiej odległości on tutaj nie powinien... No, czy z boku to przebije, ale... Normalnie nie powinien z przodu. Cóż tam kapuje? Esetka nie, ponieważ pojechała za artylerią. Tarta zaraz rąbnie. E75, no... Zamiast wracać na bazę, gdzieś tam gościu jedzie. Być może chce artylerię rozwalić, ale samotnie na trzy artylerie to dosyć kiepski pomysł. Zobaczcie. GW Tiger P ginie i tych czołgów jeszcze sporo, w tym Eseta. Ale oprócz tego takie czołgi jak Lew, który ma świetną penetrację przecież. Lorka, która jest magazynkiem, jeżeli kolega jej na strzał nie wykończy, to będzie ciężko. No rzeczywiście, E75 pojechał na... Po... O, no, no niestety. No i zobaczcie, że to jest kolejny wyciąg z tych niezwykłych. No, ten nawet nie przycelował. Mamy 7 fragów i bardzo dużo fragów jeszcze do wzięcia. 19 sekund, kurczę. Gdyby się schowali... Czyli coś kapowało małego. Skoro opuścił, to jest to coś małego. Coś, co ma mało życia. Zdecydowanie. No i kolega tu się będzie bronił. Świetnie, bo artyleria dałaby jazzu. A, więc jest to Renegat. Ale wyjechał. Teraz czy trafi, czy dingnie się. Nie, no kurka lorką. O jeny, następnie. Nie, po prostu nie, no. No nie. No to się nie zdarzyło, no to nie widziałem tego, to się nie zdarzyło. Gościu lorką starana wjechał i ten z góry renegatem na ogrysku też starana wjechał, no. Czyli jednak, żeby zrobić ten medal, drużyna przeciwników wydatnie musi współpracować, musi współpracować. O, co to było? Oczywiście Lew tutaj jest bardzo groźnym przeciwnikiem. Przypominam, że on ma bardzo dobrą penetrację. Kolega się zdecyduje mostkiem jechać chyba. Masakra. Co to była w ogóle za akcja? Być może, ponieważ ich było tak dużo, to... Kto pierwszy, ten lepszy. I chcieli fraga sobie zrobić. O jeny. No ale lorką to już naprawdę przesadził. Przecież wystarczyłoby, żeby tą lorką
poczekał, aż kolega odda strzał i w momencie oddania tego strzału już może spokojnie wyjeżdżać i z boku, nawet jakby raz nie przebił, to jeszcze drugi raz by strzelił, trzeci raz by strzelił, zanim kolega by się przeładował. No. Chociaż kiedyś też takiego bubla odstawiłem, wyobraźcie sobie. Nie wiem, czy opowiadałem, czy nie. Otóż kiedyś lubowałem się wręcz w taranowaniu czołgiem E-50 i było coś takiego. O, proszę. I było coś takiego. No, bym nie wyjeżdżał tak tutaj, bo teraz mrobnięcie może być. O, pięknie. O, nie trafił. Było coś takiego, że lorka na mnie jechała z górki chyba, albo ja na lorkę jechałem z górki i w momencie, kiedy ją zobaczyłem, po prostu zbaraniałem i usunąłem się z drogi. A to by było coś pięknego. Po prostu tak mi się wgrało, że gościu chce mnie staranować, no to uciekam. Pięknie. Pięknie, 13 fragów w tym momencie i medal bohaterów Rosjeni wisi w powietrzu. No w tym momencie pikawa już by mi prawdopodobnie wyskoczyła z tłustej klaty. Bez kitu. Medal bohaterów Rosjeni zrobiony na dziesiątkach. Wow! Dobra, przyspieszmy to, bo tutaj nie wiadomo, gdzie ten lew się w ogóle zaczai. Nie wiadomo też, ile on ma hapsa. Ale przebić może V-kę. Tu by mógł na wieżę sobie zagrać, poczekać na V-kę. Duża szansa by była, że kolega by się dingnął od wieży. O! Nawet nie zauważył. No i jest, 14 fragów. Niesamowity wynik. Niesamowity wynik po prostu. Ogromna ilość graczy, nie wiem, 99,9% nie zdobędzie tego medalu. A tutaj na dziesiątkach. Dobra. No i moi drodzy, został do pokazania wynik. To jest niezłe ogólnie. Jest MK, nikogo nie dziwi. Medal Kołobanowa, no ponieważ kolega został na wiele czołgów. Medal Dumitru. Dodatkowo najcenniejsze trofeum w World of Tanks, czyli medal bohaterów Rosjeni. A to co? Jakieś tu mi się efekty... Chciałem wam wrzucić bitwę KW2 na tej skórce, ale jak tylko klikam KW2, to mi krzaczy się gra. Także u mnie ta skórka na KW-ka spowodowała po prostu, że nie mogę w ogóle kliknąć na niego. Jak klikam, to w tym momencie WOT się zawiesza. Nie wiem, czy też tak macie. Napiszcie, czy ta skórka wam dobrze działa. Tak wygląda wynik, 6737, oczywiście może wrażenia jak na taką bitwę nie robi, ale 14 fragów już na pewno, tak, 1606 expa to też jest fantastycznie. Kolega na plusie wyszedł z tej bitwy, zobaczcie, 31 tysięcy na plusie. I mamy co jeszcze? 3660 odbicia, co nie jest jakimś wielkim wynikiem, jak na ten czołg, ale medal bohaterów Rosjeni już jest wielkim. Dobra, to tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.